Proszę Państwa, mówię z budynku Pasty w Warszawie. Ten budynek kojarzy nam się z czasami okupacji, kojarzy nam się z Powstaniem Warszawskim i takim jednym z jasnych epizodów Powstania Warszawskiego. I chyba nieprzypadkowo w tym właśnie budynku, 9 lipca o godzinie 18. Odbędzie się tutaj debata na temat ludobójstwa na Wołyniu, które też miało miejsce w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej tamtego obszaru, z tym, że to nie Niemcy się dopuścili tego ludobójstwa, tylko Ukraińcy, to znaczy ukraińscy nacjonaliści, tak się to dzisiaj mówi. No i tytułem debaty będzie, jak rozmawiać, jak mówić o tym, w dzisiejszych czasach w Warszawie, bo na razie nikt o tym nie mówi, bo się boi, że zostanie uznany za ruskiego agenta albo jeszcze gorzej. No ale my się nie będziemy bali, nie będziemy się krępowali i dlatego zapraszam Państwa na tę debatę 9 lipca o godzinie 18 w budynku Pasty w Warszawie. To już 79. rocznica krwawej niedzieli na wołyniu. Oddajmy hołd obywatelom II Rzeczypospolitej brutalnie zamordowanym przez ukraińskich szowinistów. Jako stowarzyszenie wspólnota i pamięć chcemy pokazać, że można rozmawiać nawet na najtrudniejsze tematy bez ulegania politycznej poprawności. Wołyń, czas debaty. Sobota 9 lipca czekamy na ciebie w budynku pasty.